Po czym zabrał Termaliką, ja wygrałem Realem Madryt. Skończyło się bardzo podobnie do wyniku. Posłuchałeś jego uwagi za siatki, czy siedział cicho i dał trenerowi po prostu? Ale teraz jest mógł, aby to strzelił. Ja bym strzelał, bo to ma dalej. Dobra. Więc witamy was serdecznie. Ponownie pół godziny ustawień za nami, ale jesteśmy. Daniel Smuga, Tomek Krakowski, Górnik Zabrze, ja cały czas na testach w okręgówce. I co, postanowiliśmy sobie zagrać meczyk w systemie, w trybie Chill MF, czyli FIFA M Chill, gramy, gadamy, czyli tak zwane luźne wywiady z padem w ręku. Wybieramy dzisiaj, z racji, że są walentynki, dzisiaj Liga Mistrzów, Real Madrid, PSG. Umówiliśmy się, że zagramy PSG kontra Real Madrid na Liganę. Zobaczymy, ile razy kto kogo dojedzie. No i dobra, wybieramy, tak? Ty już wybrałeś skory? Ty już wybrałeś? Kogo my tam mamy? Ten, z którym Rabio. Długo zmienić nawet. No. A czy wiesz, że dzisiaj Kimpembe prawdopodobnie będzie grał? Ja ci powiem, że zamiast Motki. W PS-ie gram Mango Kimpembe. Jak? Daje radę. Krychowiaka właśnie wrzucił. Krychowiaka, 82. Ben Arfa. Ja byłem jego fanem, wiesz, Ben Arfy przez długi czas. Ale niestety nigdzie się nie... Zobaczymy, co Krycha zagra zamiast Motty. Ty masz już kompletny. No dobra, zaakceptowałem. Ty Mottą też. Tak, Mottą. Tak, takie będzie motto dzisiejsze, że Krychowiaka nie da się wstawić do składu nawet w FIFA. No właśnie, pytania w wywiadzie były takie... W wywiadzie, no w tym Q&A, które robiliśmy na live'ie. Gdzie się uczyłeś tych strzałów z daleka i mówiłeś, że trzeba było dokopać ciężką piłką do stodoły, ale jakoś na boisku to też ćwiczysz? Ja miałem do 10 lat bodajże, że nie zaczynałem kopać. Po prostu jest ojcem na boisku, na podwórku. Mhm. O, ja już mam kątkę, dobra, dzięki. Daj już kontuzjowany. Zacząłem grać piątkami ciężką, wtedy to ciężka piłka i tak to nie stało. Nabiłem sobie tak, że... Okay. Nabiłem mi się, że... No dobra, ale jak byłeś, bo mówisz, że zaczynałeś w wieku 10 lat, nie? Że jeszcze mniejszy był. Tak, ale w klubie. No to jak graliście, to jakimi tam się piłami? Piątki, ale jeszcze wcześniej miałem ten epizod. Legii Warszawa. O. A to takie... Co to za epizodzik? Bo o tym nie było mowy. Zagadał mnie. Nie, wezała się do koła, moim zdaniem. Wezała się do koła, wreszcie. Krótko po miesiąc trenowałem tylko w Legii, a tam byłeś z grupami siatkowymi, do siatki. O. A to jest, co to był za roczny, że tam trenowałeś? 27, to jeszcze było przed tym. A jak w ogóle do Legii trafiłeś? Przez tatę. Tata to był taki pierwszy menadżer twój, no, najważniejszy tak, na taki lecz. No i do tej pory jest. No wiesz, taki oczywisty, jak on to nikogo nie ma. Ale jest takim hulsem prawdziwym, jeździ za tobą takim... Tak, on na każdym treningu potrafi moim być. Na każdym treningu nawet? Tak, za młodego. Ale co, słuchałeś jego uwag z zasiadki, czy siedział cicho i... Nie, no raczej siedział cicho i dostawałem tak zwaną pierdol w domu, nie? Okej, ale to dobrze, że przynajmniej siedział cicho, bo to no wiesz... Tak, nie tak jak inni ojcowie czy rodzice, którzy to robią z błyska. No nie, to wiesz, trener potrafi wysłać
Do domu takiego trenera, nie? Takiego rodzica. O, pograna. Ale klepa. Się rozgadałem. Pisanie, zdaje się, że nie mógł wygrać. Nie no, to chodzi, żebyśmy sobie na luzie pogadali, nie? Może nie dostanę tak dużo wtedy. Ale liczę na to, że... Tak, nie gadałem, więc... Liczę na to, wiesz, że jak seria potrwa... Ojej, nie tak chciałem. Jak seria tych wywiadów takich z graniem w tle, potrwa trochę, to no, nie wykluczone, że będę trochę ograny, nie? A, no tak, myślałem, że jeszcze nie zapłacisz. Jeszcze raz, to będzie tak, rewanżyk. A ciekawe, czy jak to będzie wyglądało w dzisiejszym meczu, jak obstawiasz w ogóle Real? Pewnie już oglądacie długo po meczu nagrania, ale jak obstawiasz? Jesteśmy przed meczem. 2-1 na Real. Na Real. Bo widziałem tam chyba ostatnie pojedynki 3. We wszystkich trzech pojedynkach Real 1-0 wygrywał. Ajajaj. A widzisz jaka klepa? To jest polska myśl kolejna. A właśnie, szliśmy na stadion po live'ie i mówiłeś, że mieliście szkolenia z sędziami. Czy właśnie, czy z sędziami, czy w ogóle z sędziowania? Czy tam był jakiś sędzia, czy to... Sędzia Gil. Sędzia Gil, Tomasz Gil. Tak. I on wam mówił o VAR-ze przede wszystkim. Tak. No i jak oceniasz ten VAR w ogóle? To jest potrzebne w piłce, czy niepotrzebne? Psuje, nie psuje? Mieszane uczucia dobrego. Niektórzy... Mi się zdaje, że może być, a mogłoby tego nie być. Niektórych różnicy jest tak. No, niech do jest... momentu, gdzie będziesz strzelał na bramkę i sędzia ci powie. Nie, ale przywykłem do tego nawet, że jeśli nie uznają bramkę, tak? To już nie przywykłem do tego, już tyle czasu minęło. Nagle jakieś kamery czy coś. Nie mam tego jednoznacznego zdania. W niektórych sytuacjach może powstać emocja, a niektórych właśnie sędziowie mogą dostać parę fajnych słów z trybu. No i CR7, twój dom, w sumie, tak? Nie, on jest moim idolem. Ja jego. Okej. Okay. Bo tu mówisz co? Luis Figo, siódemeczka. I Cristiano. Cristiano to od kiedy? I dlaczego? Kreatywność, odwaga, podejmowanie ryzyka. Daję. Wraz z wiekiem, który trafił, to co miał kiedyś. Po prostu tylko grał do drużyny. W większości przypadków. No wiesz, no, wreszcie go trenerzy jakby tam trochę ukształtowali, żeby podawał więcej piłek. No tak. Nie wiem, młody pokochał go za to zagrał. Bramki są, ale niestety tylko w jedną stronę. Już właśnie Danielowi. Bramki są, ale dwie. Danielowi, słuchajcie, mówiłem, że grałem ze swoim bratem, czy też tym, którego serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że to obejrzy, który powiedział, że nie, on absolutnie nie gra w FIFA, nie? Na pewno macie takich ziomków. Ja absolutnie nie gram, no jest, ja nie mam z kim, nawet więc nie gram. Po czym zagrał Termaliką, ja zagrałem Real Madryt. Skończyło się bardzo podobnym wynikiem. Także no, tak to jest. Ale też są ziomki. Nieraz tak miałem, jak się trochę częściej grało w te wcześniejsze wersje FIFA. Dostają 8-0 i mówią, a farta miałeś. Tak, typowe. Farta miałeś, 8-0 to farta miałeś. Każda bramka to farta. W ogóle w Górniku, jak teraz jak byłeś na wyjeździe, to grali pewnie, nie? Graliście sobie jakoś w pokojach? Tak. No i kto tam najlepszy? Wiem co, grałem... Bo gracie parami, czy jeden na jeden? Nie, na świecie graliśmy tylko akurat. Znaczy nie na świecie, tylko na kawałek sam. Pięć. Równiutko. W kawałek byłeś, praktycznie nie grałem. Z Urynowiczem najgorzej grało, w sumie stawałem po dupie cały czas. Ale dobrze się grało. Ale dobrze się grało, tak. Ma potencjał, więc tylko szkoda w FIFA. Sorry. A właśnie, tak jesteś na treningach, nie? Trochę takiej wiedzy z samego Górnika. To kto robi na tobie największe wrażenie? Drużyna. Drużyna, w ogóle jako team? Tak. Ale pod jakim względem? Motywacja, każdy się motywuje, wiesz, każdy za każdym pójdzie,
to nie jest tak, że każdy dla siebie gra. Czy coś. Każdy mówisz, ma każdy na ma być podstawie meczów kontrolnych, tak? I treningów też, dużo treningów. Jak ktoś nie wyjdzie do głowa do góry, jedziemy dalej, tak? Okay, czyli nie ma takiego, ej, schrzaniłeś, weź się popraw, nie? Nie. No raczej nic, bo coś tam... No tak, no strzelające oczekuję więcej. To co, zamiana. I robimy rewanż. Ale to w ramach tych samych zespołów gramy? Druga para dzisiaj jest. Liverpool. Liverpool. Porto. Ulam na dzisiejszy mecz po raz pierwszy z pierwszą drużyną pojechał Grabarem. Tak, widziałem. Pisałeś mu o tym na drużyną futbolu. I sam on dopiero właśnie. O. Także nie ma, że nie przyglądam. Jestem cały czas na bieżąco. Dobrze, to się chwali. W ogóle jak tak patrzysz na obcokrajowców, to w polskiej lidze... Powinno być ich mniej. Mniej. Trochę za dużo, nie? Właśnie nie sprawdzałem z ciekawości składki, bo bodajże Zagłębia. Nie wiem, że Zagłębia. Tam już najmniejsza większość. Może Termaliki, bo Termalika ostatnio to jest... I było 7 obcokrajowców w pierwszym składzie, tak? No właśnie. I to też nie jest tak, że to jest jakoś nie wiadomo jaka jakość, nie? No właśnie, tylko to po prostu jest... No właśnie, tylko to po prostu jest... Nie lepiej to jest na przykład trzem osobom z Polski w tym miejscu, nie? Co tam najlepiej w obronie u was gra? Także to ciężko przejść. Błagam. Ciężej? Nie. Na pewno jest jakiś taki jeden dzik. Nie, że to jest ciężko. Nie, Mati Wieteska, Dani Suarez. To ty pies, to pierwszy tylko ciężko. Fizycznie nawet. A jeszcze chłystek taki przychodzi z trzeciej ligi, to trochę jest wiesz. Właśnie, co ci mówili jak przyszedłeś? Chłopaki wszedni na to, że z trzeciej ligi. Nie było komentarzy żadnych. Jakie miałeś w ogóle przywitanie? Od nich po prostu był. Nie wiem, czy wyznane jakieś tam na przykład przycinę z Warszawy czy coś, nie? A, no tak, no, to może spod Warszawy chłopak? Nic tego nie było nawet. Zmęczony będzie się. Śląska nie ośmieszył po tym, bo powiedzą, dobra, tak, ty jednak nie stawię tego wywiadu. Powiem Setkowi Bergerowi, no słuchaj facet, ja tu się ograłem już z Danielem. Całą dograliśmy. Także wiesz, wymyślaj sobie karę już. Właśnie a propos kar, to było jedno z pytań. Ja cię wprawdzie zadałem, jak przyszliśmy na stadion, ale czy miałeś jakieś takie kupne, jeżeli chodzi o szatnię? Nie. Nie, żadnego tam śpiewania nie było, nic takiego. Myślisz, że ci się szykuje? Coś takiego mówili ci? Nic nie mówili, nic nie wspominali. Myślę, że oby się... Oby nie było. A jak u ciebie zaśpiewanie? To tam śpiewam czasami, wiesz. Na wesele? Nie, do ogół kupiłem sobie właśnie to tak, wiesz, część muzyka, ale tak po prostu było. A ty czego słuchasz? Wszystko ci wpadnie. Disco Polo, dance. Disco Polo to w ogóle w szatniach króluje, nie? No. To chyba nie ma klubu, w którym by tam słuchali czegoś innego w szatni. Nawet widziałem tam nagrania z reprezentacji Polski. No, pierwsze to wiadomo. Nie, z młodzieżowych też. A młodzieżowych, no. Tam w ogóle z młodzieżowych to jakiś tam trener do ciebie się odzywał? Nie. Teraz to ewentualnie mi nie wiesz, mógłby się odezwać na Euro 21. Nie. Jak nie? Znaczy, nie, że nie strzelisz. Wiem. No, jest, już Silva, kontuzja. Może w ogóle zagramy na hali po 6. Szklanie są straszne. Kurczę, słupek, no. Wiecie co? No już. Zdarzyli się chyba w ogóle. Nie? No właśnie, tylko to po prostu jest... Nie lepiej to jest na przykład... Trzem osobom z Polski w tym miejscu, nie? Co tam najlepiej w obronie u was gra? Także to ciężko przejść. O la la la. Błagam. Ciężej? Nie. Na pewno jest jakiś taki jeden dzik. Nie, że to jest ciężko. Nie, Mati Wieteska, Dani Suarez.
tacy typie stoperzy tutaj, nie? Fizycznie nawet. A jeszcze chłystek taki przychodzi z trzeciej linii, to trochę jest, wiesz, jedno. Właśnie, co ci mówili, jak przyszedłeś? Chłopaki wcześniej? Na to, że z trzeciej linii? Nie było komentarzy żadnych? Jakie miałeś w ogóle przywitanie? Od nich po prostu, nie wiem, czy wyznane jakieś tam na przykład przycinę z Warszawy czy coś, nie? A, no tak, nie, to było, że spod Warszawy chłopak? Nic tego nie było nawet. Zmęczony będzie jeszcze. Mówię, ze Śląska nie ośmieszył, bo to powiedzą, dobra, tak, ty jednak nie stawię tego wywiadu. Powiem Setkowi Bergerowi, no słuchaj facet, ja tu się ograłem już z Danielem. Całą dograliśmy. Także wiesz... Wymyślaj sobie karę już. Właśnie a propos kar, to było jedno z pytań. Ja cię wprawdzie zadałem, jak przyszliśmy na stadion, ale... Ale czy miałeś jakieś takie... kupne, jeżeli chodzi o szatnię? Nie. Nie, czy żadnego tam śpiewania nie było, ani z takiego... Myślisz, że ci się szykuje? Coś takiego mówili ci? Nic nie mówili, nic nie wspominali. By nie było. A jak u ciebie zaśpiewałem? Jak tam śpiewałem czasami, wiesz. Na wesele. Nie, do roku kupiłem sobie właśnie tutaj, wiesz, część muzyka, ale tak po prostu było. A to czego słuchasz? Wszystko co wpadnie. Disco polo, dance. Disco polo to w ogóle w szatniach króluje, nie? No. To chyba nie ma klubu, w którym by tam słuchali czegoś innego w szatni. Nawet widziałem tam nagrania z reprezentacji Polski. No, pierwszy to wiadomo. Młodzieżowych też. A młodzieżowych, no. Tam w ogóle z młodzieżowych to jakiś tam trener do ciebie się odzywał? Nie. Teraz to ewentualnie Michniewicz mógł się odezwać na Euro 21. Nie. Jak nie? Znaczy, nie, że nie strzelisz. Ja wiem. No, jest, już Silva, kontuzja. Może w ogóle zagrajmy na hali po 6. Szklanie są straszne. Kurczę, słupek, no. Wiecie co? No już. Zdarzyli się chyba w ogóle. Jakieś w ogóle, tak jak wspominasz, sytuacje boiskowe w swojej dotychczasowej karierze, to co było takiego najbardziej zaskakującego, jeżeli chodzi o takie właśnie tam rzut sędziowski albo coś takiego? Zdarzały ci się jakieś takie rzeczy? Nie. Rzut sędziowski to się praktycznie w ogóle nie zdarza, nie? Rzadko bardzo. No nie, wyprzedził. Deporte. I w ogóle... A teraz wszedł, ty bierzesz kontakt z piłką, bo tam będzie nie... Nie, weźcie smoka. Na małym palec zeszło. No to było wydarzenie, żeby dwa auto kopnąć. Przecież miałem... Rzut wolny. No i idzie. A dla ciebie. No i... Bardzo się to strzeli. Ja bym strzelał jakiś matelec tutaj. A jak myślisz, że w Górniku jakbyś był na boisku, to dostałbyś wolnego do strzelania, czy nie? Nie, chyba nie. Są za kierowcą chyba. Za kierowcą. Ja już mogę złapać na trybunę, widać? Kurwa, to już wiadomo, się odrasa, to... No. Ale się bałem się, że kamerę nie strzelam. A jak to by na treningach idzie? Ze strzelaniem? Jeszcze mało mam na tej strzelanie. Nie, Bielka. A, no to... To co mam, to staram się wykorzystywać. Jest ich mała... Wykorzystuję. W ogóle jak myślisz, jeżeli chodzi o wykorzystywanie właśnie sytuacji do strzelania gola, to co ci pomaga? Bo sporo bramek strzelasz w sumie. Tak patrzysz na czwartą, trzecią ligę, to wielu by mogło pozazdrościć. W sensie... Po prostu dostrzegasz jakąś możliwość i albo ją kreujesz. Mam nosa. No ale to jest gdzieś pewnie, wiesz, to, że masz, no to... To są nawyki pewnie, nie? Ale zawsze mi trener uczył, że pierwszą myślą jest, żeby dobiec do swojego partnera, tak? Mm-hmm. Bo to jest
Ważniejsze niż gol. No bez tego ani nie zdobędziesz gola, ani ten, ani wszyscy nie będziesz miał, ani nie będzie miał bramki, ani żona nie będzie zadowolona. No właśnie, to teraz ciekawa rzecz, bo w trzeciej lidze, jeżeli dobrze pamiętam, miałeś szansę, żeby zostać najlepszym strzelcem ligi, tak. A dogrywałeś koledze. Tak, Wojtkowi trzeba było. W ogóle nie spotykałem, on cię wyprzedził wtedy. I myślałeś w ogóle o tym, że cię wyprzedzi... Dopiero po meczu. Się zorientowałeś i mówisz, kurwa, co ja zrobiłem? Nie, już potem, wiesz co, nie miałem jakiegoś tak oparcia na to, że... żeby być tym którym się. Bo do tego meczu byłem którym szedł, tak? Do tego meczu byłem. Do tego meczu. No. I my dostaliśmy 40 sekund gonga. Okej. Na samym początku meczu. Pierwszy mecz jeszcze byliśmy na zero, nie? To się chyba nie halo, nie? No, wiesz, już po tym wszystkim mieliśmy takie, wiesz... Żeby wygrać, a nie... Czysto egoistyczne... Strzelców i... Ale ktoś się wszystko, ogóle... wszystkie trwałem się należy, nie? Ktoś się kiedyś zarzucał, że jesteś egoistą na boisku, a uważałeś, że na przykład niesłusznie albo... Proszę Państwa, i to ja mówiłem, nie? Nie zagadałem go. Jakaś cieszynka jeszcze tam gdzieś wygrała. Nesit, to... No to widać od razu, że to jest gra. No mi w ogóle wygrywałeś kiedyś? Tak? W sensie nie FIFA, tylko w rzeczywistości? No. Żebyś tak kiedyś zostawał taki pierdziel? Nie, aż taki to nie. Ale kiedyś wygrałem 23-1. To jakieś takie no, przyjechali? No tak, przyjechali nas w 7. Aha. Akurat wiesz, można tam grać w 7 w polu, nie? No tak. I trenera na bramkę stoi. A kontuzjowany grał na... Co się dzieje? Trałka, prawdziwy Il Capitano. Z pola garnego. Ale jaka akcja w ogóle? Ale a propos, właśnie, mówiliśmy 23-0. Kurde. Co się wtedy myśli, jak się wygrywa tyle? Ja bym super jedzenie. Strzeliłeś coś? Co zrobię? 23-0 i nie dali się nawet strzelić bramki? Ale warto, że do zera, znaczy czysto z tyłu twoja zasługa. Tak. Ja ci powiem, kiedyś zagrałem... Wtedy w tamtym okresie czasu... Nasz kolega ma 63 bramki chyba widzę, napastnik. No i co się z nim stało? I pracuje teraz gdzieś sobie, ale się nie. Ale to sam zarezygnował, tak. Czy... Nie, no to by się zrobili. Nie. O. Będzie się zerwał wszystko. Na jakim etapie w ogóle chłopak zrezygnował z piły? Jak się skończył rocznik. No. I co nie było następnego rocznika, czy? Nie, bo ciekawe to jest, nie? Bo się właśnie chciałem zapytać, co się dzieje z takimi, wiesz, chłopakami, którzy mają tam nie wiadomo ile goli w lidze. Na czas to się nie przybierają jak do wielkiej piłki, nie? Nie, bo się nie chcę, nie tam... Soda. Okręgówkę to... Soda w okręgówce, nie? Nie, to poczekaj, ktoś to dobrze nazwał, że... To jest bohater weekendu, że on wiesz, sobie tam pracuje, coś tam sobie robi, na treningach nie przykłada, ale przychodzi weekend, strzeli gola i on się cieszy, bo jest w prasie, że strzelił bramkę, nie? I lokalna społeczność mu mówi, o, to jest nasza gwiazda, bo strzela gole tutaj u nas w okręgówce. No co tu dużo mówić? Jest tak ustawiona kamera, że nie widać wyniku. Nie, ale no wpierdziel ostry. Niestety. Nie tylko na boisku realistycznym. Dużo do poprawy. Tak, Daniel ma ciąg na bramkę, którą udowodnił nawet FIFA. Dzięki za gierkę. Dzięki. I co? I ustalamy naszą wersję Turbo Kozaka młodzieżowego futbolu i jesteś wśród pierwszych, którzy chcą wystąpić. Tak jest. Dobra, więc jeszcze do Zabrza trafimy. Zobaczymy Turbo Kozak, to raczej się gdzieś na bocznym kręci, więc będzie musiał do jakiegoś dogadać, ale myślę, że da radę. Ale Igor na głównym grał. Na głównym grał. A Turbo Kozak, to jest Turbo Kozak. To Turbo Futbol będzie. Turbo Futbol Młodzieżowy. Turbo Młodzieżowy Futbol. Turbo Dziki.
Młode wilki. Młode wilki. Właśnie. Więc tak, no, pograliśmy trochę. Zagraliśmy sobie mecze Ligi Mistrzów dzisiejsze. Nierealistyczne wyniki. Ale Liverpool 4-0. Ale Liverpool 4-0 i jak na razie jest 4-0. Więc no to może trafiliśmy. Ja niestety się nie popisałem, ale no, tak jak mówiłem, Daniel pokazał ciągle na bramkę. To ja byłem, ty byłeś moim czynnikiem doświadczalnym w FIFA, a ja tak. Twoim a ty w wywiadzie. Mam nadzieję, że wam się podobała ta forma. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Film powinien się pojawić w przeciągu tygodnia lub dwóch od naszej rozmowy live. Więc jeżeli wśród was jest montażysta, który by nam pomógł, żeby to szybciej wszystko się pojawiało, no to zapraszamy do kontaktu prywatnego. No i co? Tyle. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymaj się. Hej.